Cześć, dzisiaj wybrałem się na SSP w Bieniewie Wieś, a Bieniewo Wieś znajduje się w województwie mazowieckim, powiecie warszawskim zachodnim, gminie Błonie. Także bez zbędnego przedłużania zapraszamy prezentację. Po prostu zobaczymy, co się z tego intra, Także zaczniemy od prezentacji. Mamy tutaj automatykę SPA4. Tutaj jest kontener. Automatyka SPA4 właśnie. Jak i trzy napędy EEG3, te od Alstomu już. Oraz mamy trzy sygnalizatory EHZ33. Monitoring, lampy oraz dzwony. KLD41031 czarny, drugi biały. Przenosimy się dalej. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej nr 3, a tak dokładnie na 36 km i 758 metrze tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na Warszawę i przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to Boża Wola. Tam widać jeszcze SSP Żaby, które pojawi się na kanale osobno. A w przeciwnym kierunku mamy szlak na Sochaczew i przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to Syroki. Tam widzimy flirta, który nam przeleciał, bo no musiałem tą prezentację tak trochę rozkraczyć. Rozumiecie, o co chodzi. Jechał, to nagrałem. Tak wygląda to oto przejazd kolejowy z drugiej strony. Proszę bardzo, tutaj mamy po drugiej stronie biały KLD4103, jak i również kamerę monitoringu oraz kontener od automatyki SPA4. Oczywiście zabazgrany jakimiś Legiami, bo wiecie, jesteśmy w mazowieckim, w okolicach Warszawy, w powiecie warszawskim zachodnim, więc w sumie co się dziwić. Także dobrze, z prezentacją wszystko. Zapraszam na przelot pociągu kolei mazowieckich, który jechał do Sochaczewa. Zapraszam. Przeleciał nam pociąg kolei mazowieckiej, tutaj jak mówię, bo Elbląski nagrywa do Sochaczewa. Także dobrze, to już by było na tyle. Z tego miejsca z dowodem z relacji Mati 08. Cześć.